Człowiek jest zdolny do dużo, 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 dużo większej mocy. Do wyjścia poza przestrzeń ciała. Do życia w Bogu, do emanacji światłością i prawdą, prawdą i mocą, a to ciało doznaje właśnie przebudzenia. To jest życie człowieka. Jezus Chrystus chodził na wesele. Czy to niszczyło Jego jedność z Bogiem? Nie. Jezus Chrystus jadł i pił. Faryzeusze zarzucają mu, że jej pije. Czy to zarzucało, zniszczyło Jego jedność z Bogiem? Nie. Zapewne chodził do toalety. Na pewno chodził do toalety. Czy to go niszczyło Jego jedność z Bogiem? Nie. Niektórzy uważają, że może tam, ale nie. Ale nie. Mimo, że o tym nie jest napisane, to jest napisane, robił wszystko to, co każdy człowiek oprócz grzechu. I tutaj jest taka furtka dla dzisiejszych, że tak mogę powiedzieć, tych, którzy chcą zniszczenia prawdy Bożej. O! Robił wszystko oprócz grzechu. To teraz musimy znaleźć, czym jest ten grzech. Grzechem jest to i tamto, i tamto, i tamto, i to, i to, i to, i tamto, i tamto, i to, i to, i wszystkie inne rzeczy. Ale grzechem jest jedna rzecz. A właściwie dwie. Być wrogiem drogocennej krwi i woli Bożej. Być wrogiem drogocennej krwi, która nas wyzwoliła. I sprzeciwiać się woli Bożej. To jest, jest zresztą napisane, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ludzie to mówią, ale tego nie robią. Nie robią. I dlatego sprzeciwiają się Bogu i dlatego, gdy się sprzeciwiają Bogu, nie uznają drogocennej krwi Jezusa Chrystusa i traktują ją za nic. I dlatego są też niczym. Dopiero wtedy, kiedy uznają, Bóg otwiera im ich naturę i widzą, że nie są niczym, ale są człowiekiem stworzonym przez Boga, istotami życia i nie to jak byle jakiego, istotami panującymi, stworzonymi dla panowania nad ziemi i przywrócenia dzieła początku, aby się początek zaczął rozszerzać, aby wszystkie istoty we wszechświecie poznały koniec. A koniec jest poznaniem Ojca i wszyscy doznają światłości i nieśmiertelnego życia, bo wszyscy są stworzeni dla nieśmiertelności. O tym powiedział i mówi też Księga Mądrości, rozdział 2, werset 24, 3. Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Uczynił go obrazem swojej własnej wieczności. Więc tutaj głównym elementem jest to, że my nie jesteśmy ciałami. Proszę Państwa, musicie Państwo wiedzieć, to dla człowieka duchowego jest jasne, ale zmysłowego jest niezwykle trudne do pojęcia. Jesteśmy wewnętrznym człowiekiem. Nie jesteśmy człowiekiem cielesnym. Jesteśmy wewnętrznym człowiekiem i naszym życiem jest życie, które nie jest związane z naturą ziemi i ciała, tylko jesteśmy pielgrzymami tutaj posłanymi, abyśmy to dzieło tu wykonali. Jak to powiedział święty Paweł w liście drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 6. Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z dala od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu, postępujemy. Czy jesteśmy pielgrzymami, nie jesteśmy cielesnymi istotami, ale jesteśmy duchowymi istotami. I w tym świecie jest bardzo ciężko ludziom to zrozumieć, ponieważ są tak ściśle i tak mocno przeniknięci pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i pychą tego życia, że są tylko myślą cieleśnie i jak spełnić pożądania tego ciała. Głównie spełniają całe swoje życie w pożądliwości tego ciała. Spójrzcie Państwo, ja czasami nie rozumiem sytuacji, która się dzieje. Nie rozumiem sytuacji na przykład takiej. Jest starsza kobieta, ma 80 lat, siedzi na stołku przez cały dzień i tak siedzi. I tak siedzi sobie, i tak siedzi i nic nie robi, siedzi. Co ona tam przeżywa?
Co od... Dlaczego ona tak siedzi? Dla niej jej światem jest jej ciało wewnętrzne. Ona tam ma swoje pamięci, swoje pożądliwości, swoje historie i dla niej to wystarcza. My patrzymy, że ona jest bezczynna, ale wewnątrz ona jest związana ze swoim życiem, ale przecież mogłaby żyć inaczej. Tak zastanowiłem się, jakie to jest przykre życie. Puste życie, próżne życie. To jest po prostu, to życie wygląda w taki sposób, jak to by był tylko lęk przed śmiercią. Żyją dlatego, że boją się umrzeć. No tak wygląda to. Ale człowiek jest zdolny do dużo, 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 dużo większej mocy. Do wyjścia poza przestrzeń ciała, do życia w Bogu, do emanacji światłością i prawdą, prawdą i mocą, a to ciało doznaje właśnie przebudzenia i nie czeka, nie boi się umrzeć, bo śmierć przestaje istnieć i żyje dla Boga. Więc słowa, które powiedział kardynał Ryś chyba, przedstawił tą sytuację, że Kościół jest w ruinie, ale on jest przecież w dużym stopniu jednym z hierarchów tej ruiny, który też do tego doprowadza. Ponieważ nie chcąc porzucić tego stanu, trwa mimo to w tym stanie. Mimo, że ludzie nie mają grzechu. Są wolni od grzechu, dlatego że nie mają starego życia. Bo gdy mają stare życie, to Chrystusa nie ma. A gdy mają nowe życie, to właśnie dlatego, że dzięki Chrystusowi. A Chrystus właśnie pozbawił nas starego życia i uśmiercił stare życie i dał nam nowe życie, czyli inkarnację świętą, czyli zdolność, inkarnacja święta oznacza zdolność wcielenia do świętego życia. Słowo inkarnacja może nie do końca się przyjęło, ale zdolność do życia w niebiańskiej naturze. Ale jest to inkarnacja, bo inkarno jest to świętość, jest to życie stworzone przez Boga dla świętego życia. Wcielenie się, wejście do świętości nieba, do świętości nowej natury, do świętości świętego ciała, człowieka światłości, który został stworzony dla doskonałości tego świata, i także tych wszystkich, którzy są udręczeni, a którzy, jak to powiedział święty Izajasz w rozdziale 66, werset chyba drugi. Przecież moja ręka to wszystko stworzyła. Od początku dobrze przeczytam. Tak mówi Pan, niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg moich. To jest ta superpozycja. Jakiż to dom możecie mi wystawić? Jakież miejsce dać mi na mieszkanie? Tu jest to o ego i o egregorach i o innych historiach i stworach. Przecież moja ręka to wszystko stworzyła, uczyniła i do mnie należy to wszystko, wyrocznia Pana, ale ja patrzę na tego, który jest biedny i zgnębiony na duchu i który z drżeniem czci moje słowo. Czyli ten, który mimo życia w tym świecie napierają na niego wszystkie sprawy chytre tego świata, pozostaje w ufności Bogu i w radości trwogi Bożej, a jednocześnie i bojaźni Bożej trwa na obiecane szczęście i wolność ducha z mocy Bożego Ducha. Dziękuję Państwu.